Egzekucja to dosyć ciekawa kwestia. Można to zrobić poprzez powieszenie kogoś, można kogoś ściąć, czy to przy użyciu topora katowskiego, czy użyciu takiej fajnej gilotyny francuskiej. Są na to różne sposoby. Królewscy kiedyś mieli inne mniemanie na ten temat, ponieważ używali sposobu dosyć mało humanitarnego, ale skutecznego przynajmniej. To były czasy opętanego króla, także nawet o tym nie wspominajmy. Później ta broń została zakazana, jak i materiał, z którego jest zrobiona. Przedstawię wam broń, kolejną legendę w moich skarbnicach arsenalnych. Otóż jest zabójca otchłani. Broń, która w oryginale, jak i w wersji drewnianej jest po prostu legendarna. Dlaczego? Po pierwsze, stara jeszcze technologia wykonywania rękojeści w sposób całkowicie kanciasty. Nie była zaokrąglana, miała być surowa, dziadowa i tak dalej. Druga rzecz, przeżylenie na ostrzu. Jakie ona ma mieć cel? Otóż w przypadku oryginału cel stabilizujący, ponieważ żyła miała to wzmocnić wszystko. O tym powiem za chwilę. Trzecia kwestia. Trzecia? Tak, chyba trzecia. To, że w przypadku broni oryginalnej, jak i broni z drewna jest zabójczo ostre. Nie wiem, jakim cudem udało mi się tą broń zrobić tak ostrą, zwłaszcza, że to jest prawdziwe drewno, nie sklejka. Ta broń jest tak ostra, że zanim ją pomalowałem, można było nią ciąć. Tak ostra ona jest, a przynajmniej była przed malowaniem. Raz musiałem ją naprawiać, ponieważ ją zepsułem. Chciałem, żeby za szybko wyschła i ją trochę zepsułem. Ale na szczęście nie za bardzo, także żyje do tej pory, ma się dobrze. Otóż w jaki sposób używano tej broni w ramach egzekucji? Nie, nie odcinano głowy, tylko broń wbijano. Jak mi ktoś tu wejdzie, to zatłukę. Dobrze, kontynuując. Mógłbym użyć tego miecza, jakbym miał prawdziwego. Także broń wbijano po prostu w bebechy. A wejdź mi. A wejdź mi tu, no, dobra, no. I możemy powiedzieć, że po prostu wbijane w bebechy, człowiek się wykrwawiał, czy ktokolwiek, jakakolwiek inna istota. Nie. Otóż nie. Broń jest wykonana z czarnej platyny. Materiału bardzo niestabilnego, który, gdy jest wykuty, jest bezpieczny. Ale wystarczy, że dojdzie do ukruszenia małego elementu, mały element ulega reakcji łańcuchowej. I każda cząsteczka, z której ten oderwany kawałek jest zrobiony, ulega eksplozji bardzo potężnej. I opiłki, które właśnie wychodzą w ten sposób, rozlatują się po układzie pokarmowym, po jamie brzusznej delikwenta i śmierć, no cóż, na miejscu. Wszystkie organy poszarpane, zniszczone. Nie ma opcji zregenerowania, uleczenia czy wypicia jakiejkolwiek mikstury leczniczej. Nie da się tego przeżyć. Kiedyś z tego robiono biżuterię, konkretnie z tego metalu, nie z tej broni, tylko z tego metalu. Znaleziono kopalnię, w której ten pierwiastek był. Pierwiastek? Nie. Związek chemiczny. Dawno nie obrabiałem chemii. Przydałoby się powrócić do tego. Ale nie teraz. Był to składnik, taki metal, że spodobał się wszystkim. Miał bardzo ładny, czarny kolor. Robiono z niego biżuterię, pancerze. Ale gdy się okazało, że ktoś dostał w taki pancerz, albo ktoś zerwał komuś taki naszyjnik, łańcuszek, uszkodził pierścionek, to nie było ciekawe przeżycie. Dlatego wszelkie bronie, konstrukty, biżuteria i tak dalej, wykonane z czarnej platyny, zostały schowane. Konkretnie w tej kopalni, w której czarną platynę wydobywano, kopalnię zamknięto, zawalono. Tylko delikatnie, żeby platyny nie zniszczyć i żeby wyspa nie eksplodowała. I od tej pory jest to zakazany metal. Oczywiście zabójca otchłani, owy miecz, nie został zniszczony, ponieważ, no cóż, używał go jeden król, więc już niech zostanie sobie w skarbcu. Jak go nikt nie będzie używać i nic na niego nie spadnie, to nic mu się nie stanie. Może nic się nie stanie. Także dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia.